Sprawiedliwości przyjął program budowy nowych dworców, ewentualnie remontu dworców, i do roku 2023 ma być wyremontowanych 200 dworców. Jest to koszt około 1,5 miliarda złotych. Nasz dworzec jest w takiej sytuacji, że w 2002 roku dworzec ten został przejęty przez starostwo powiatowe jako zadłużenie spółki PKP. Spółki, i w tej chwili jest to zarządzane mienie przez starostwo, a jest to mienie Skarbu Państwa. Jest to większy problem, ponieważ tutaj chodzi o to, że ten dworzec nie podlega pod PKP, tylko pod wojewodę jakby, i chodzi o to, że jest problem po prostu, żeby umieścić go na liście tych projektów, które są w tym programie, tak? Ale w tej chwili odbyliśmy stosowne starania z PKP Nieruchomości spółko, która jest zainteresowana przejęcia tego części, tego dworca PKP. W tej chwili trwają rozmowy, trwają w tej chwili wymiana papierologii, można powiedzieć, między PKP Nieruchomości a starostwem powiatowym, i na zasadzie tej w miesiącu wrześniu planujemy zawrzeć porozumienie między PKP Nieruchomości spółka a starostwo powiatowe. Spółka PKP zagospodaruje swoją część, która jest, będzie im potrzebna do tego, żeby właśnie odbywał, był tutaj poczekalnia dla pasażerów, można było kupić bilety, ewentualnie można było wypić kawę, tak, ewentualnie, żeby poczekać, poszukiwać na przyjazd pociągu czy też odjazd. Chcemy zrobić takie centrum przesiadkowe PKP, PKS, ale o tym w dalszej części będzie mówił pan burmistrz i pan starosta. Także chcemy ten budynek zagospodarować, jest to budynek zabytkowy, jest on po prostu w bardzo złym stanie. Na dzień dzisiejszy, w tej chwili udało nam się pozyskać pewne środki finansowe w tym roku z rezerwy budżetowej państwa w wysokości 700 tysięcy złotych. Będą tutaj prowadzone w tym roku prace. To, co żeśmy zapowiadali, realizujemy, i chcemy również, żeby dworzec PKP Gnojewo uzyskał nowy lask, żeby z niego mogli korzystać podróżni, którzy będą wyruszać z Grajewa, czy też ewentualnie do Grajewa przyjeżdżać. O szczegółach w tej chwili opowiedzą tutaj pan starosta i pan burmistrz, w jaki sposób planujemy w ogóle tutaj ten budynek zagospodarować. Także poproszę panie starosta, żeby to zrobić. Ponad 710 tysięcy otrzymaliśmy dotacji celowej na wymianę od polarki okiennej drzwiowej. Te zadania będą realizowane już w tym roku. Jest przygotowana specyfikacja. Także będziemy w tym roku już przystępować do organizacji przetargu i będziemy wymieniać solarkę okienną. W swoim wystąpieniu pan poseł powiedział, że porozumienie z PKP Nieruchomości jest na etapie szczytywania porozumień i między prawnikami w tej chwili są uzgodnienia, w jakiej części ma to być użytkowane przez PKP Nieruchomości. Ale tak, takie prace trwają i rozmowy. W tym momencie chcemy, żeby powierzchni tej poczekalnej pasażerskiej wynosiła w granicach 150 metrów powierzchni kwadratowej, z tą funkcją użytkową, jaką jest ubikacja, jak jest, jeśli chodzi o jakieś kwestia baru, jeśli chodzi o poczekalnie, to miałoby w tym miejscu miejsce. Dalsza część budynku dworca będzie etapowana, bo starostwo będzie występowało o zwiększenie dotacji celowej na dokumentację techniczną, gdzie chcemy zlokalizować część wydziałów starostwa powiatowego w budynku dworca kolejowego, żeby zagospodarować dalsze metry, które będą przeznaczone pod administrację. Będziemy też rozmawiać z instytucjami Ministerstwa Rolnictwa, które mają miejsce tutaj w Grajewie, i też jako partnerów byśmy chcieli tutaj włączyć się do tego projektu, żeby ten budynek był zagospodarowany, żeby żył. No i też nie ukrywam, że kwestia utrzymania i kosztów, które będziemy ponosić przy takiej dużej kubaturze, będą dość znaczne. A jeżeli będziemy mieli partnerów do tego budynku, myślę, że to będzie sukces dla Grajewa, i to, co powiedział pan poseł, przez wieki, przez lat prawie 40 ten budynek stał, był nieużytkowany. Między innymi jednym z partnerów w tym obiekcie będzie pan burmistrz, czyli miasto Grajewo, gdzie takie deklaracje mieliśmy też wcześniej od pana burmistrza, i miasto będzie zagospodarowało tą drugą część, ale tą drugą część niech przedstawi pan burmistrz Dariusz Latarowski.
Szanowni Państwo, od wielu lat ten budynek wymaga remontu i bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego i dzięki porozumieniu ze starostwem powiatowym dobijamy do celu, do mety, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego budynku. Miasto musi uczestniczyć jako partner z uwagi nawet na to, że w tej chwili nie mamy dobrze funkcjonującego dworca autobusowego i widzę, że jest tutaj doskonały potencjał na umieszczenie placu manewrowego, na zagospodarowanie tego placu, a także na przygotowanie w porozumieniu być może z PKP poczekalni, którą moglibyśmy razem i sfinansować i utrzymywać to w porozumieniu na zasadzie takiego partnerstwa samorządowego w oparciu o też porozumienie ze Skarbem Państwa, czyli w tym momencie przez spółkę PKP. Oczywiście teren jest dość znaczny, to jest teren, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Też będziemy starali się w przyszłości jakiś porządek zrobić z tą starą, zabytkową wieżą ciśnień. Mamy kilka pomysłów na zagospodarowanie tego obiektu, ale też będziemy starali się zdobyć środki zewnętrzne, bo nie mamy co tutaj okłamywać nikogo. Z samych naszych środków własnych, czyli starostwa i miasta, będzie to ogromny problem. Natomiast są też różne programy zewnętrzne, gdzie chcielibyśmy w partnerstwie ze starostwem powiatowym aplikować i zdobyć dodatkowe fundusze na ten cel. Szanowni Państwo, to są pierwsze takie pieniądze, które w tym roku przeznaczył rząd Prawa i Sprawiedliwości na remont tego dworca, to jest 700 tysięcy złotych. W tej chwili złożymy wniosek do pana wojewody, żeby w rezerwie budżetowej na przyszły rok były zapisane środki około 2-3 miliony złotych. Chcemy po prostu, żeby ten dworzec został wyremontowany. Myślę, że spółka PKP powiedziała wprost, że w tym roku to jest wykonanie dokumentacji technicznej w okresie jesienno-zimowym i na wiosnę myślę, że tutaj już rozpoczną się prace modernizacyjne tej typowo części dworcowej, jak również oczywiście pozostałej części, gdzie myślę, że otrzymamy te 2-3 miliony. To pozwoli dla starostwa zrobić wykonać te zadania, o których mówił pan starosta, tak? Także myślę, że mieszkańcy Grajewa i powiatu grajewskiego niedaleko już myślę, że w bliskiej przyszłości doczekają się dworca z prawdziwego zdarzenia, gdzie dalej można, gdzie będzie można tutaj przyjść, posiedzieć, pić kawę, herbatę, mile spędzić czas. I myślę, że te instytucje też rządowe, administracji rolnej, które się tutaj przeprowadzą, prawdopodobnie już żeśmy rozmawiali z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Publicznego, jak również z Wodami Polskimi, one są zainteresowane tym, żeby tutaj się ewentualnie przeprowadzić. Jest cała góra, jest duża powierzchnia i myślę, że tutaj przywrócimy to czynność do życia właśnie w tej części miasta Grajewo przy dworcu PKP w Grajewie. Porozumienie z PKP ma się opierać na przekazaniu na własność części dworca ze Skarbu Państwa, czy to tylko użytkowanie? To jest będzie umowa, będzie najmu, czy też umowa dzierżawy będzie na około 30 lat, także to dalej pozostanie własnością jakby starostwa, a to będzie na zasadzie umowy najmu, czy też umowy użyczenia, czy też umowy dzierżawy. W tej chwili dopracowujemy, jaki to będzie wariant, ale PKP jest tym zainteresowany każdym z tych wariantów i tutaj ten wariant, jeden z tych wariantów będzie przyjęty. Po remoncie będzie zachowany, jakby można powiedzieć, historyczny charakter? Jest współpraca z konserwatorem? No tak, jak najbardziej, to jest obiekt zabytkowy. Tutaj mam już pewne uzgodnienia, co chodzi od konserwatora zabytku, które ewentualnie też chcemy zrealizować i które przestrzegać, bo uważamy, że charakter tego budynku powinien pozostać taki, jak jest. Wszystkie działania, które były podejmowane do tej pory, czyli uzgodnienia i wnioski, jeśli chodzi o dotację celową na stolarkę, to było wszystko w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Także te działania dla konserwatora są znane. Był pani konserwator na terenie obiektu. Decyzje stosowne są wydane, także robimy to zgodnie z literą prawa.